Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg, Pillars of Eternity. Okej, dobra, w ostatnim odcinku wyrżnęliśmy wszystkich tutaj, barbarzyńców. A teraz pójdziemy się pomodlić do ich bogów, bo im to nie przeszkadza. Tak. Twierdzą, że jeszcze jesteśmy cnotliwi. Okej, dobra. Wychodzimy. Okej, czy nie będziemy się modlić specyficznie do ich bogów, tylko ogólnie do bogów. Więc może znajdziemy coś ciekawego. Może coś niezłomny, coś ciekawego powie, zobaczymy. Na razie ma awans na wyższy poziom. Zobaczmy, wiedzę. Wiedzę ma. Poczekajmy, damy mu większy poziom wiedzy. Mistrzostwo w zaklęciach. Dobra, co my może chcemy dać? Może coś ofensywnego? Sumienie nieszczęść. Niekorzystne efekty zawieszone. Mech. Pychające modlitwa przeciw niemocy. Niewrażliwość na mdłość, osłabienie. Mech. Ziarno wątpliwości. Oszołomienie przez 27 sekund. Święta projekcja. Obrażenia zimno 22. Cel przyjaciel wytrzymałość. Okej, to może być spoko. Tworzy strefę boskiej przychylności, zwiększając moc i stanowczość przymierzeńców w obszarze działania. Aura, przyjaciel, moc plus 3, stanowczość plus 7. Okej. Włoskie piętno. O, ładne obrażenia. Okej, więc święta moc? Czy boskie piętno? Myślę, że świętą moc możemy sobie zdecydowanie sami rzucić, jeżeli będzie jakaś trudniejsza walka. A boskie piętno to jest coś, co sobie zawsze można by rzucić przy każdym wydarzeniu, więc dobra, weźmy to. Okej. I jeszcze ty, moja droga. Mechanika, na to czekaliśmy. I oszczędzajmy dalej na mechanikę. W sumie nic więcej od niej nie potrzebują. Zdolności łotrzyka. Chmura dymu. Czy to mieliśmy wcześniej? Chyba nie. Raz na potyczkę. Rozkojarzenie. Rozkojarzenie obniża wszystkie rodzaje obrony celu o 6 i liczbę przeciwników, z którymi mogą nawiązać walkę o 1. Dla większości postaci oznacza to, że nie są w stanie kontynuować walki podczas rozkojarzenia. Okej. Okay. Brzmi fajnie. Przerażający cios. Uporczywia odwrócenie uwagi. Kiedy łotrzyk jest współodpowiedzialny za flankowanie wroga, ofiara dodatkowe jest pod wpływem rozkojarzenia. Okej, to jest fajne. Zabójcze ciosy. Obrażenia 100%. Jeżeli spełnia się dwa warunki. Okej. Niszczycielskie ciosy. Raz na potyczkę. Łotrzyk celuje w czułe miejsca, zadając dodatkowe obrażenie, powodując osłabienie. Użytkownik pełny atak. 14 plus 20 cięte plus 14 do 20 kłute, celność. Okej. Koordynacja pozycji. Jeden szybki ruchem łotrzyk zmienia się miejscami z pobliskim celem, przerywając walkę. Jeżeli celem jest przymierzenie, zamiast no jest natychmiastowo, jeżeli coś przeciwnik jest będę strafienie przeciwko refleksowi. Okej, czyli mamy sporo fajnych rzeczy. Chmura dymu, raz na potyczkę. To by się przydało do uciekania. Zabójcze ciosy i niszczycielski cios to również są całkiem fajne. Ale może weźmy tą chmurę dymu. Ponieważ i dosyć często zdarza się tak dostać w niezbyt bezpieczne miejsca i tak dalej. Dobra. Idźmy do tej świątyni. Ciekawe, co tam znajdziemy w środku. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, quick save. I wchodzę. Sporo kryształów.
i trochę książek. Potrzaskany, osmalony kamień blokuje przejście do słońca w cieniu. Tak, zdecydowanie. Ale to zobaczymy w takim razie, co to za zwoje tutaj mamy. Codzienne koronki o dokładności i wydajności. Fragmenty okazania w walce. Księga łowów. Pamiętniki akuszerki. Bla 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 bla. Mech. Księga łowów. To raczej nie będzie nas interesować. Fragmenty kazania o walce. Czy to jest? Magrano. Ok. To możemy się zainteresować tym. Dawna królowa, obecna królowa. Wodiki. To chyba nie. Codzienne koronki o dokładności i wydajności. Okej, to możemy się również zainteresować. Ołtarz. Święcony odłamek Adry. Czy to powinniśmy to stąd zabrać? Chyba nie. Zobaczmy jeszcze tutaj zwoje, co mamy. 10 lat świtu. Wide Wayne. Może ty trzymaj tę książkę. Tajemniczy Bóg Zimna. Nie. Wybrana korespondencja darczyńcy Idena. O smutku Ondry. Nie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Posłania tajemnej dłoni? Nie brzmi fajnie. Ostatni dziennik Jonasa. Meh. Liczne oblicza Berta. Meh. Okej, okay. Czy mamy jakiś opis? Sąd pokutników. Pomódl się. Prosić ich po przychylność, muszę pomodlić się do nich w Tair Evron. Mówi się, że podobno w tym miejscu rozmawiają ze śmiertelnikami. Okej, okay, czy możemy coś kliknąć? Chyba nie. Okej, okay, to spróbujmy położyć na ołtarz jedno z tych ksiąg, które teraz zdobyliśmy. Że na przykład te codzienna koronka o dokładności i wydajności. Czy to coś zrobiło? Chyba nie. Okej. Okay. A weźmy ten kawałek Adry. Okej, okay, teraz to się zaświeciło. Czyli teraz coś możemy pewnie zrobić. Okej. Kobliczka Wojtiki. Okej, wszystko mamy podpisane. Bert, Ondra, Sken, Hylea, Magrana, Obeidon. Szczerze dzwonię cię wypełniać duszy, gdy zbliża się do kapliczki Waela. Nie ma innej odpowiedzi. Galvain. Okej, okay, to widzę w takim razie. Oni są samotni. Bert jest tutaj. I tutaj są te grupy bogów. Okej. Okay. Do kogo chcielibyśmy się pomodlić w takim razie? Kto mówi o walce? Magrena, bogini ognia i wojny, a nie rozklewu krwi i podbojów. Abylon. Abylon. Okej. Okay. I Galvain. Galvain to pewnie ten od łowów.
Może spróbujmy się do nich pomodlić. Przed kapliczką znajduje się konstelacja warczącego Ogara z obnażonymi kłami. Okej. Galvine. A chciałem się do kogoś innego pomodlić. Hylea? On... Rimgard. Okej. Zobaczmy, czy... Od czego był Rimgard? Hylea to była ta akuszerka. Łowców to był... Łowca to był Galvine, Bóg Zimna, Rimgard. W takim razie nie chcemy do niego się modlić. Bert to chyba tych paladynów spotkaliśmy, Berta. U Rodrika. Kuku. Okej, dobra, zobaczmy. Dziesięć lat świtu, tak, to jest to Waidwena. Jeszcze raz, muszę znaleźć to o Bercie. Już nie wiem, czy znajdę. Root, wybrana korespondencja, strzępiony dziennik. Tak, chyba teraz to nie znajdę już. O Bercie. Okej, dobra, w takim razie do Galvina się pomodlmy, zobaczmy jak to wyjdzie. Pomodl się do Galvina. Klękasz przed kabliczką i przygotowujesz się do wypowiedzenia rytualnych słów. Okej, no to przeczytajmy, co by nas interesowało. Skoro już mamy się do niego modlić. A, liczne oblicza Beata. Wydaje się właściwie, że Boga Cykli, Drzwi Śmiertelności, nazywamy Beratem. Berat uczy nas bowiem, że wszystko ma dwie strony, śmierć... Okej, w ruinach Eir Glenfat Berata przedstawia się w postaci dwóch półszkieletów. Powiadają, że spośród nich bogów to Berat właśnie zabiera najwięcej próśb. Berat nie uratuje naszych bliskich, ale na swój boski sposób wysłucha modlitw. Jest bowiem Bogiem, który sprawia, że życie kończy się śmiercią, oraz że śmierć kończy się życiem. Berat, bla bla bla, bez względu na użyte imię, warto wznosić do niego modły. Okej. Dobra, księga łowów. I co tu pisze o tym? Kiedy już uczniowie, proszę, bla bla bla, pokazań... Dobra, postaram się to w miarę szybko przeczytać. Podobnie jest Bogiem poszukiwaczy. Przetrwanie ma swój początek wewnętrznej sile. Karę cię los nastaje się... Ceni sobie wytrwałość i spryt ponad prostacką siłę. O czym szczeniaki często zapominają, to naturalne. Galvine pławi się w sile zwycięzcy i sprawność dobrze odżywionego drapieżnika.
Przede wszystkim jednak uwielbia zdolność przemiany zapewnianą przez siłę. Pragnie, by zwierzyna stała się myśliwym, jałcząc kocięta wyrosły na silnych łowcach, zagubieni sami odnaleźli w drogę. Okej, okay, jeżeli uzna go za godnego, to umiera, jeżeli uzna go za niegodnego, również umiera. Ciekawe. Nawet u kresu życia należy udowodnić swoją wartość i wielkość, tak jak codziennie trzeba walczyć, by wyzwolić swoje stado. Boga poszukiwaczy, jeżeli można łatwo zrobić, jeżeli aktywnie poszukuje się wiedzy, natomiast jego tajemnic skrywają przed tymi, którzy jedynie zadają pytania, domagając się wiedzy bez należnego łowieckiego wysiłku. Mój syn zapytał, czy nauka wiedzy polowaniu zadowoli Galwaina? Powiedział mu, owszem, ale dodałem też, Galwain wolałby jednak, żebyś polował na wiedzę. Okej. Okay. Zobaczmy, co możemy powiedzieć. Wewnętrzna siła to źródło przetrwania, brzmi ok. Oraz u podstawy naszej natury leży walka. Może powiedzmy to. Okej, okay. Gdy przemawiasz, twoje słowa zdają się natychmiast cichnąć, jakby rzucone w pustkę. W sali panuje bezruch i martwa cisza, aż nagle podłoga pod twoimi stopami zaczyna drżeć. Okej, okay, czyli mu się pewnie nie spodobało. Albo się spodobało i on chce nas sprawdzić, okej. Okay. Dobra, szkoda, że nie wiedziałem, że będzie nas próbował sprawdzić, bym się troszkę lepiej przygotował na to. Okej. Okay. Ty odejdź, odejdźcie. Fajnie. Okej, okay, ty się sam nim zajmiesz. Okej, okay, gdzie ty jesteś? Tutaj, okej. Okej, okay. Możesz go oślepić. Okej, okay, ty strzeliłaś? Chyba tak. Dobra, no to krzykniemy jeszcze im. Okej, okay, dobra, ty zmień na... Nie, nie ciebie miałem na myśli. Ty zmień na tarczę. Bęcki otrzymujesz, jak zwykle. Okej. Okay. Gdzie jest talot? O, tutaj, nie zauważyłem. Zapomniałem o nim. Okej, okay, dobra. Stelgar, powiadacie. No okej. Okay. Dobra, raczej nie okej. Okay. Przydałoby się go jakoś w takim razie zneutralizować na chwilę. A te, mamy te pieszczoty. Cechnąca pieszczota, okej. Okay. Spróbujmy tego. Sobie dajesz radę z jeleniem, dajesz sobie z nim radę. Okej. Okay. Tak. To było do przewidzenia. To się nie udało. Okej, okay, dobra. Użyjmy u niego najszybciej jak możemy. Aha. Okej, okay, ty jeszcze ładujesz. Tak, ona też padnie zaraz, tak, już padła. Możesz coś rzucić? Raczej nie. Stelgar nas wykończy. Okej, okay, ty spróbuj go przyciągnąć, może zdążysz. Nie zdążyłeś, okej. Okay. Fajnie.
Okej, okay, padł? Padł. Okej, okay, to chyba w takim razie mu się nie spodobało. Okej, okay, dobra. Będziemy musieli odpocząć po tej walce. Klęcząc przed świątynią, czujesz, że coś cię pcha naprzód. Podpierasz się dłońmi o ciepłą, wilgotną ziemię. Rozglądasz się i widzisz, że znajdujesz się na polanie pośród lasu. Powietrze pachnie kurzem. Jesteś pewien, że to wizja, ale mimo to włosy na karku stają ci dęba. Coś wskazuje, wyskakuje zza krzywiny. Leżysz nagle na plecach, przyciągnięty do ziemi, wpatrując się w bursztynowe oczy olbrzymiego ogara. Galwain, bestia, spogląda na ciebie. Lśniące kłowy pchują po obu stronach jej pyska. Nos marszczy się i wciąga twój zapach, poczynając od barku przez całą długość ramienia. Obserwujesz, jak zbliża nos do twojej zakrwawionej dłoni. Język czerwony i mięsisty jak stek wysuwa się z pyska i oblizuje twoją zakrwawioną dłoń. Pysk zwierzęcia układa się w coś na kształt uśmiechu. Bestia spogląda znów na ciebie lśniącymi oczami, a gdy napotyka twój wzrok, jej pysk zamienia się w podłużną, brodatą twarz, zaś jej spiczaste uszy wydłużają się, padając po obu stronach głowy. Olbrzymi pies zamienia się w wielkiego mężczyznę, którego szerokie, umięśnione ramiona okryte są futrami. Mężczyzna trzyma krzemienny nóż przy twojej szyi i uśmiecha się szeroko, obnażając rząd długich, ostro zakończonych zębów. You have cut down a fierce and cunning line. Okej. Okay. Co mu powiemy o tym? Sul to ta lwica, którą zabiliśmy. Okej. Okay. Był wyraźnie silniejszy. Sul nie była na szczycie zbyt długo. Jeżeli Sul nie potrafiła obronić przede mną swojej pozycji, to znaczy, że na nią nie zasługiwała. Okej. Wydaje z siebie przeciągłe wycie. Opuszcza głowę, z jego dyszącego pyszczka wydobywają się obłoki pary. Słychać dźwięki łamanych i miażdżonych gałęzi. Ziemia drży pod ciężarem nadbiegających drapieżników. Tuzin bestii, niedźwiedzi, wilków i szablostozębnych koptów wynurza się zza poszycia, a ich jednakowe bursztynowe ślepia utkwione są w tobie. Niektóre z nich wyglądają mi na uległe. Założę się, że mógłbym oswoić ze dwie sztuki. Gdy bestie cię otaczają, ich władca powstaje. Nawet najpotężniejszy niedźwiedź ledwie sięga mu do smagłego i muskularnego ramienia. Stoisz bez ruchu, nie zapominając nawet na chwilę o otaczającym cię kręgu drapieżników. Poluję na Taosa. Must understand its movements, and Theos follows the path of a more powerful master. O, jeszcze potężniejszego. To ciekawe. Ciepły powiew niesie zapach dymu i prochu. Iskry rozbłyskują i dryfują na wietrze, lądując na liściach nad głową Galwaina. Na twarzy czujesz nagłą falę gorąca i chociaż odwracasz głowę, to oślepiający błysk światła przenika przez twoje zamknięte powieki. Gdy ponownie otwierasz oczy, widzisz stojącą przy Galwainie kobietę w pełnej zbroi płytowej. Wypolerowanej stali odbija się taniec płomieni. Nie dostrzegasz twarzy kobiety, ale jej głos jest silny i czystym niczym brzęk stali. Co to? Magra? Czekaj tam. A, Magran. O, okej, okay, dobra. Nie zauważyłem, że się rozmówca zmienił. Dziwka wreszcie przemówiła! Tęskniłeś za mną, Magrano, być może miałaś innych kochanków, ale z pewnością żaden z nich nie dorasta mi do pięt. Magrana milczy. Nie zaszczyca go nad jednym spojrzeniem. Mimowolny skurcz sprawia, że obwisła skóra pod oczami niezłomnego drga.
Nie dodaje nic więcej, a jego rumiana twarz blednie. Theos has trapped thousands of souls in sun and shadow, like rabbits in a snare. Now he goes there to retrieve the kill for his master Woedica. Wodei. Woedice. Huh. Okej. W słońcu w cieniu. W słońce w cieniu, to ciekawe. She will feast on them, suck their marrow, grow strong on their essence. Stelgar wpatruje się w ciebie, oblizując się i przejeżdżając przy tym językiem po długich kłach. Dlaczego Taos miałby pomagać Woedice? Because he is her hound. He has always done her bidding. Okay. Woedica stands for an old order. So does Theos. Zamagrany wyłania się golem skonstruowany z poczerniałego, powgniatanego żelaza. Porusza się powoli, acz z precyzją. Każdemu krokowi towarzyszy zgrzyt i skrzępliwie i skrzępienie metalu. Z jego czadołów wydobywa się pomarańczowa poświata zażących się węgli. They both fear change, and the Deerwood has changed much recently. People find answers not in the gods, but in enemancy. The product of their own labors. Okay. And why not? When they have learned that even a god can be killed. Ta. Mówi w taki sposób, jakby to nie jej wyznawcy wyzwolili moc boskiego młota. Animancja niezbyt was martwi. Troje bogów zdaje się spoglądać po sobie. Jeden z wilków przysiada się i drapie za uchem szybkimi ruchami tylnej łapy. The clash of ideas, the search for answers and meaning. These are other hunts. Okej, mądrze mówi. Ależ to by was strącało z piedestału. Jak możecie się tym tak łatwo godzić? This is the destiny of Kith, to struggle and transform. Even through animancy. Okay. And to improve. Steady labor and earnest industry elevate Kith above wilder and beast. It is also useful that they should learn to improve their souls, whether through struggle, transformation, or labor. On this at least, we have no disagreement. Okay. Fajnie to słyszeć, że nie są zazdrośni o animację. Okej, nie zrobiliście nic, aby powstrzymać Taosa. There is a pact. One Woedica herself has just barely kept. We gods must allow mortals to direct their own affairs. Bardzo wygodne, wiecie? Bardzo wygodne. Gratulacje. This limit keeps peace between us. Okej. So Woedica directs Theos, and he does her will. Czego nikt nie może realizować waszej woli? A teraz za trójkę, ta trójka kieruje nami. It is not our fight. Na razie. Co powinienem w związku z tym zrobić? Track Theos. Follow the trail he has left for you and corner him in sun and shadow. Okej, fajnie. Możecie być bardziej szczegółowi? You must stop him before he empowers Woedica. Ta. And if you do, you will have a different decision to make. Okej, fajnie, uwielbiam decyzję. Jeżeli sądzisz, że możesz podjąć decyzję zgodnie z własną wolą, to chyba nie słuchałeś naszych rozmów po drodze. Souls were ripped from the world, ripe and full and pulsing with essence. Scatter them like bones to a pack of dogs. Their essence will strengthen the souls of the Deerwood. Let the remains of the dead feed the survivors. Że co? Rozrzuć je jak kość lewygnialnych psów. Niech esencja wzmocni duszy jelenioboża. Niech resztki martwych pożywią ocalałych. Okej. Dlaczego mam przekazać esencję pochwyconych dusz reszcie jelenioboża? To breed strength. Power is born from the mixing of essence and blood.
Okay. What Theos did cannot be undone. Thousands of lives have changed, and thousands more have ended because of his actions. But transformation gives purpose to trial. And improvement is the goal of all Kith. Long lives, prosperous futures, stronger minds and bodies. Strengthening those who remain will help repair the damage that Theos has done to the Deerwood. Okej, okay, to ostatnia wypowiedź ma dużo sensu. Jeżeli Wojdice się tu uda, to być może zasługuje ona na zwycięstwo. Niedźwiedź u boku Galvaina staje się na tylnych łapach i ryczy. Pada z powrotem na cztery z łoskotem, a którego sensie miar, że Galvain wymierza w ciebie swój wyszczerbiony kamienny sztylet. A victory that leaves her ruler of all. No room for conflict, no struggle, not even between the gods. Be careful what you wish for, mortal. Wodiga's ways are regressive. Her laws never change, her authority never ebbs, and she never forgets a slight. Okay. Wodiga would crush the Deerwood simply out of vengeance for the rebellion against Adir, her favorite. She would stamp out animancers, godslayers from the Saints' War, and anyone else she viewed as heretical or dangerous. Abaddon jest... Wiecie co? Najbardziej mi się podobają wypowiedzi tego Abaddona. One mają najwięcej sensu i treści. Czy ktoś może zagrozić jej bardziej niż widzący, który próbuje pokrzyżować jej plany? A teraz muszę już iść odszukać Taosa. Tego nie chcę mówić. Nie obchodzi mnie. Co tam jest do powiedzenia? As I hope we can count on yours when you reach the bottom. There are many souls upon the burial isle that are sworn to serve us. They belong to you now, and they shall guide your descent. O, fajnie, mamy sporo dusz teraz. Strzeż się obietnic bogów, widzący. Są wiążące, lecz tylko dla jednej ze stron. Bestie zaczynają się niecierpliwić, skrabią pazurami w ziemi i przyglądają ci się z żywym zainteresowaniem. Niedźwiedź obwąchuje ziemię przy twojej nodze. Jeden ze Stelgarów zakrada się do kręgu, oświecąc bursztynowymi oczami. Galvain rzuca nożem, który wbija się aż po rękojeść w ziemię pomiędzy twoimi stopami. Unosi pustą już dłoń. Hunt him, mortal. And when you stop him, let the souls he has captured feed the dear wood. Strengthen the souls of those who remain. Prepare them to face the challenges that will follow. Pledge that you will do this, and we will grant you a power fit for the finest warrior who ever lived. Betray us, and my beasts shall track you down. Our allegiance is not to be accepted and cast aside. Ciekawe, mogę teraz wysłuchać innych bogów. Oni chcą Jelenio Boże, żeby wzmocnić. Okej, okay. Czy mogę wysłuchać innych bogów? Co mają do powiedzenia? Consider and calculate, but decide. Okej. Okay. Dłoń Galvaina opada, powrokująca watacha rzuca się do kręgu. Okej. Okay. Hey there. Zdobądź przychylność bogów. Okej. Okay. Czy mogę teraz z nimi znowu? Pewnie tak, mogę. Okej, okay, wiecie co, w tym odcinku w takim razie pogadam jeszcze z Halą i z Bertem. Do nich w sumie nawet nie chcę gadać. Nawet mnie nie obchodzi, co mają do powiedzenia. Oni chyba nie są dobrzy. A później zadecydujemy, co zrobimy z tymi duszami. Znacznie chyba będziemy mieli spory wybór. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!